Cześć kochani, dzisiaj witam się z wami w kolejnym filmie typu haul second handu, haul z lumpeksu, jak wolicie nazywać tego typu sklepy. I ten haul będzie podzielony na dwie części. Po pierwsze dlatego, że mam sporo tych ubrań i pomyślałam, że spróbuję czegoś nowego, że nie będę robiła kolejnego filmu po 30 minut, tylko zrobię dwa krótsze i zobaczymy po prostu, co wam bardziej odpowiada, co wam bardziej pasuje. To też będzie film po prostu dla osób, które wolą na szybko gdzieś ten filmik sobie obejrzeć niż takiego tasiemca. Zobaczymy, dajcie znać, co wolicie, czy jak nagrywam to w jednej części, czy w dwóch. A podzieliłam to też dlatego, że mam tutaj takie rzeczy bardziej na lato i teraz wam je właśnie za chwilkę pokażę, a za jakiś czas pojawi się druga część, gdzie będą rzeczy bardziej jesienne, bardziej też do pracy, kupowane właśnie z myślą o pracy. Te zakupy mam nadzieję, że są jednymi z ostatnich tego typu zakupów, dlatego że no tutaj w Warszawie po tej przeprowadzce myślę, że nie będę już chodziła po tego typu sklepach. Skorzystałam po prostu z tego, że jeszcze miałam krótki urlop, byłam w mojej miejscowości rodzinnej, gdzie te second handy są naprawdę fajne, bo są i fajnej jakości rzeczy, ale też są niedrogie, więc po prostu postanowiłam, że jeszcze sobie zrobię zakupy, skoro tam jestem. No i co, przechodzę do rzeczy i zacznę od takiej bardzo typowo wakacyjnej rzeczy, no bo ten haul, tak jak powiedziałam, będzie bardziej taki jeszcze letni i zaczynam od bluzeczki, która bardzo mi się spodobała. To jest bluzeczka typu hiszpanka, bardzo fajne są te wzory, bardzo twarzowe. Ja miałam właśnie wtedy w second handzie białe spodnie i do tej bluzki mierzyłam dużo, dużo innych rzeczy i słuchajcie, ona pasowała do wszystkiego, ja stwierdziłam, że muszę ją wziąć, kosztowała jakieś 4 zł jedyne. Jest taka dosyć streczowa, prawdopodobnie to rozmiar S, jest na mnie idealna, fajnie wygląda. No i właśnie jest taka typowo na upały. Niestety ktoś wyciął metkę, natomiast myślę, że to jest taki styl trochę buchu, może też jak Stradivarius, tak mi się kojarzy. No ale metki nie ma, także taki no name. W każdym razie jest przepiękna. Pomimo, że nie lubię żółtych kolorów, tutaj jest też taki granat, jak widzicie, ale naprawdę fajne są te wzory. Także pierwsza zdobycz. Kolejna to jest spódnica, która po prostu mnie mega zauroczyła, pomimo, że słuchajcie, to spódnica dziecięca. I tutaj piszę, uwaga, 5-6 lat. No więc naprawdę hit, natomiast spódnica jest z River Island. Kosztowała mnie dyszkę, natomiast ona mi się bardzo spodobała. Wzór jest taki, kolor zielony, ja bardzo lubię zielony, natomiast po prostu przepiękny jest ten dół. Ona jest z przodu krótsza, z tyłu dłuższa, wygląda super właśnie z jakąś hiszpanką, albo z crop topem, albo ze zwykłą bluzką na ramionczkach. Myślę, że teraz kupiłam ją też z myślą właśnie o wakacjach, które nam się szykują, co prawda dopiero na wiosnę, no ale jest to bardzo ciepły kraj i myślę, że będzie coś takiego wyglądało cudownie, także też z myślą o tym. Bardzo mi się spodobała, z tym, że ledwo co tutaj jestem w stanie wetknąć swój tyłek, dlatego że no wiecie, to jest rozmiar dziecięcy, no i jest dosyć wąska, natomiast jak już się w nią wcisnę, to naprawdę uważam, że wygląda pięknie, także bardzo, bardzo też jestem zadowolona z tej rzeczy. Kolejna rzecz to jest sukienka bawełniana typu takiego bliskiego przy ciele i to jest też piękny kolor, to jest niby pudrowy róż, ale tak naprawdę na żywo ten kolor jest taki wpadający, lekko przełamany taką jagodą, bardzo ciekawy. I co jest super w tej sukience, to właśnie te wiązania, ponieważ te wiązania no naprawdę nadają charakteru, ale też robią to, że talia wygląda super, wygląda ci jak osa. Także no ja nie mam z tym problemu, ale myślę, że to też nawet jeśli ktoś nie ma tak super zaznaczonej talii, to też jeszcze optycznie ją, jeszcze bardziej ją zaznacza. No i tutaj jest zwykła, krótka, kosztowała też dyszkę, ale to jest taka rzecz, którą pewnie wzięłabym też jakby była droższa, no bo jest wspaniała. Ja mam dużo takich sukienek tego typu w mojej szafie, one się fajnie sprawdzają, lubię je. No i tą jak zobaczyłam, to też oczywiście musiałam mieć, to jest Atmosphere, rozmiar 36. Niestety tutaj te paseczki już mi się troszkę postrzępiły, no ale i tak na razie jeszcze jak najbardziej będę nosić, jestem super zadowolona z niej. Kolejna rzecz, to również pokażę wam sukienkę i to jest sukienka Maxi, której ja szukałam bardzo długo na wyprzedażach, ponieważ chodziło mi właśnie o sukienkę taką obcisłą Maxi z rozcięciem na dole i ta sukienka taka jest, udało mi się znaleźć tam Maxi na wyprzedażach, pokazywałam wam w holu, ale to była sukienka taka bardziej rozłożysta, taka wiecie, a to jest właśnie taka blisko ciała.
Wzory, dajcie znać, czy Wam się podobają, bo ja do tej pory mam trochę wątpliwości. No moja mama mówi, że jest śliczny ten wzór. Miałam wątpliwości, czy nie będzie mnie postarzał, ale myślę, że jest bardzo ciekawy, bardzo fajnie wygląda i ona jest bardzo, bardzo obcisła. Dlatego, że to jest rozmiar czwórka, czyli to jest taka XS-ka z New Look'a. New Look kolekcja Petite, czyli dla takich mniejszych dziewczyn. No ja jestem dosyć drobna i tak muszę z lekkim wysiłkiem się wciskać w tą sukienkę, ale daję radę i naprawdę wygląda przepięknie, bardzo fajnie podkreśla sylwetkę. No i pomimo, że to jest właśnie taka długa, długa maxi, no to to rozcięcie dodaje bardzo seksapilu, także szukałam właśnie takiej sukienki, która byłaby teoretycznie maxi, ale właśnie z takim rozcięciem. Także jestem super zadowolona, kosztowała 16 zł, więc troszkę więcej, ale no... Tak jak mówię, szukałam jej bardzo długo. Kolor jest przepiękny, także nawet jak teraz tak patrzę w kamerze, to tym bardziej mi się podobają te wzory, więc jestem zadowolona. Wydaje się materiał, że jest też dosyć przyjemny, ale tak naprawdę nie zdążyłam jej w tym roku już założyć, więc nie wiem, zobaczymy w przyszłym roku w upały. Kolejna rzecz to jest taka bluzka. Bluzka na długi rękaw, gdzie zauroczył mnie z kolei kolor, dlatego że to jest niebieski, ale taki dosyć stalowy w paseczki. Firma Tu, więc ten materiał wydaje się takiej bardzo fajnej jakości. Wydaje mi się, że to jest coś, co założę do shortów na plażę, ale też z eleganckimi spodniami do pracy. Także zobaczę jeszcze, ale wydaje mi się, że tak, że to się sprawdzi. I to jest rozmiar 10, czyli teoretycznie na mnie za duży, ale wydaje mi się, że wygląda naprawdę fajnie. I ze względu na ten kolor wzięłam, to też kosztowało dyszkę, bo to było w dzień, kiedy ceny były regularne, nie było żadnej promocji, no ale naprawdę, tak jak mówię, kolor mnie skradł moje serce. Także jest kolejna bluzka. Następna rzecz to będą spodnie i spodnie bardzo rzadko udaje mi się tak naprawdę zakupić na second handzie, ale akurat znalazłam bardzo fajne treginsy i ja na początku myślałam, że one będą takimi spodniami podomowymi, bo ja lubię w takich spodniach typu leggingsy, dresy chodzić po domu, natomiast one mi się bardzo podobają, myślę, że spokojnie będę mogła je fajnie wystylizować. Zakładam, że ten kolor w większości z Was się nie będzie podobał, ale ja bardzo, bardzo lubię zielony. I myślę, że będą wyglądały super, bardzo fajnie podkreślają sylwetkę i to są takie typowe treginsy, właśnie rozciągliwe i to jest Topshop, więc fajna firma. To jest eseczka, no i zwykłe, takie typowe tutaj na dole rurki. Zapłaciłam za nie, nie, szczerze powiedziawszy, nie pamiętam ile, ale na pewno nie dużo, bo ja nie kupuję rzeczy droższych niż 10 zł, chyba że coś jest naprawdę petardą, tak jak na przykład ta sukienka. I kolejne rzeczy. Skoro jesteśmy przy takich podomowych rzeczach, to pokażę Wam kilka właśnie takich rzeczy. Upolowałam takie leginsy. Nie wiem, czy będzie to widać w kamerze, ale one są po prostu jak nowe. Bardzo gruby, mięsisty materiał. Kosztowały mnie 3 zł. I często takie rzeczy właśnie kupuję w Ciuchu, bo szkoda po prostu kupować gdzieś na sieciówkach, gdzie można to kupić za 3 zł. I naprawdę, zobaczcie, tutaj jest to idealnie jak nowe. Także będę to nosiła może nawet gdzieś na rower, może gdzieś na jogę, ale raczej właśnie w domu lubię sobie siedzieć po prostu wygodnie w takich rzeczach. Następna rzecz to są spodenki od piżamy. To jest coś, co prawie zawsze kupuję, jak idę na Ciucha, dlatego że no, uwielbiam sobie komponować piżamy. A te, jak zobaczyłam, to już w ogóle mega mi się spodobały. To jest ta firma Love to Lingerie. I są po prostu cudowne, szare w takie białe wzorki. No powiedzcie same, czy nie są piękne. I one też kosztowały z jakieś może 3 zł. 3, 4. Także bardzo mi się spodobały. Oczywiście, jeśli chodzi o jakość, nawet Wam nie mówię, ale oczywiście wszystkie jeszcze są w idealnym stanie. Nawet nie biorę innych, bo po co. Kolejna rzecz. Słuchajcie, kupiłam szlafrok. Dlatego, że i tak miałam zamiar sobie kupić szlafrok, bo wszystko, co miałam, po prostu przebrałam, powyrzucałam z Lublina, zabrałam tylko jeden szlafrok, który bardzo lubię, ale chciałam mieć jeszcze jeden, żeby... No i po prostu jak tamten jest w praniu, to żeby coś mieć, no wiecie. I chciałam iść do TK Maxa, bo sama jak nagrywałam Wam film z TK Maxa, to mówiłam, że w TK Maxie są fajne szlafroki, ale słuchajcie, zobaczyłam ten na Ciuchu. To jest szlafrok z firmy Closer Than Ever. Ja nie znam tej firmy. Zwykły czarny, ale jest tak mięciutki, bardzo jest milutki.
z paseczkiem, z kieszeniami, stan idealny, mój rozmiar, kosztował mnie jakieś 10 zł i stwierdziłam, że skoro i tak mam zamiar kupić, to w sumie dlaczego by go nie kupić na cichu, przecież i tak go wypiorę jak wszystkie inne rzeczy. On ma w ogóle takie też zdobienie na sobie, ale nie wiem, czy to zobaczycie, takie żłobienie. W każdym razie jest, tak jak mówię, mega milutki, bardzo mi się podoba, naprawdę. Ja go już tutaj noszę non-stop i jestem mega zadowolona z tego zakupu. I ostatnia rzecz, którą Wam pokażę w tej części, to jest apaszka. Ja uwielbiam kolor szary i ona będzie mi pasowała do wszystkich płaszczy, jakie mam. Co prawda ten wzór nie jest do końca mój, bo tu są lisy, jakiś taki dosyć dziecinny jest, jakieś szyszki. Ale wiecie co, po prostu ten kolor... Jakoś strasznie dzisiaj dziwnie wyglądam w tej kamerze. Nie wiem, czy Wy to zauważycie, może mam po prostu już za ciemne światło, bo jest już koło 17, więc być może dlatego, ale wyglądam, nie wiem, jakbym miała za ciemny podkład, a nie mam, więc nie wiem, czemu tak wyglądam. Może źle coś ustawiłam, nieważne. W każdym razie, no, po prostu jak tak normalnie na żywo na siebie patrzę, to naprawdę to jest zdecydowanie mój kolor. Do zielonych oczu właśnie bardzo pasuje, także... No, też mega mi się spodobała, też kosztowała jakieś grosze, też jest w idealnym stanie, a jak będę ją nosić na szyi, taką wiecie, złożoną, to nie będzie widać, jakie tam są wzory i chciałam i tak szarą apaszkę, więc po prostu wzięłam, bardzo mi się podoba. I kochani, to wszystko, dajcie mi proszę znać, czy nie przeszkadza Wam to, że pokazuję Wam rzeczy na lato, teraz kiedy jest jesień, czy wolicie, żebym robiła te hole second handu tematyczne, no bo i tak nie możecie dostać tych rzeczy, więc w sumie nic by się nie stało, jakby poczekały do przyszłego lata. Czy wszystko Wam jedno, czy wolicie, żebym Wam na bieżąco takie zakupy pokazywała, nie wiem, dajcie znać. I oczywiście zapraszam na mojego Instagrama, jak zawsze.